Prezydent Rally Team już od kilku lat ściga się po polskich szosach. Najpierw opowiedzcie, skąd się wziął pomysł, że wystartowaliście w Pucharze Polski, startujecie w rajdach. Znaczy, historia zaczęła się dokładnie w 2005 roku, kiedy to wziąłem ślub, dokładnie ożeniłem się. Z pieniędzy akurat, które udało nam się nazbierać na weselu, nie pojechaliśmy na jakąś wielką wyprawę z żoną, tylko zakupiłem pierwszy taki mój samochód pseudorajdowy. Suzuki Swift, no i od tego samochodu właśnie zaczęła się ta przygoda. Następnie Fiat Cinquecento, myślałem, że tutaj będzie troszeczkę większa możliwość przeróbek, większa możliwość zabawy tym samochodem. Już był taki auto z klatką bezpieczeństwa, z kubełkami, taki półprofesjonalny samochód. No niestety, jak to Fiat Cinquecento, lubił się czasami psuć. Dwa lata później sprzedaliśmy to auto. No i tu akurat się też dobrze trafiło, przygoda z Subaru. No i kolejny krok, no to zapadła decyzja, na szczęście udało nam się zorganizować budżet tutaj. Mój tata akurat jako firma prezydent jest nasz główny sponsor. Łącznie z naszymi francuskimi partnerami wyrazili taką zgodę, żebyśmy wystartowali w profesjonalnych rajdach. No i dzięki nim też zaczęliśmy budowę profesjonalnego Clio, tego tutaj egzemplarzu. Także tak to mniej więcej wyglądało w skrócie dużym. W skrócie, największe wasze sukcesy i też plany na przyszłość, jeżeli chodzi o osiągnięcia. Przede wszystkim od samego początku udało nam się zajmować jakieś dobre pozycje na amatorskich wyścigach. Ostatni sezon przed przejściem już na profesjonalne rajdy, jazda Opel Astrom przyniosła nam największe efekty, czyli sporo miejsc na podium i wtedy właśnie, jak Piotrek powiedział, zapadła decyzja, żeby przenieść się do profesjonalnych rajdów. Początki były troszeczkę trudne, po to jednak całkiem inna jazda, inni przeciwnicy. Okazało się, że trzeba naprawdę dużo się nauczyć, żeby móc tam walczyć, ale po 5-6 rajdach okazało się, że jednak Piotrek ma na tyle spore możliwości w tych rajdach, że udało nam się zająć w ostatnim rajdzie, w którym startowaliśmy w zeszłym roku, 3. miejsce w N-grupie i 11. miejsce w generalce. No i później przyszła zmiana auta, na to właśnie Renault Clio. No i od razu przyszły efekty, czyli jak najlepsze wyniki. 3. miejsce na rajdzie świdnickim w N-grupie i 9. miejsce w generalce.
No i ostatni rajd, rajd karkonoski, to jest największy sukces w historii naszego teamu, czyli udało nam się zająć drugie miejsce w N-grupie i też 9. miejsce w generalce. To teraz pokrótce, żeby wszyscy widzowie, a to by wiedzieli, co to jest N-grupa. Mamy kilka kategorii samochodów w rajdach. N-grupa to jest jakby taka najbardziej podstawowa, czyli to auto najbardziej zbliżone do seryjnego. Powiedzmy, no to wygląda z zewnątrz jak zwykły samochód. Różnica tak naprawdę to jest właśnie klatka bezpieczeństwa w środku, fotele kubełkowe, system gaśniczy, który jest obowiązkowy, tak samo wyłącznik prądu, który pozwala wyłączyć prąd w razie jakiejś tam awarii. A na przykład silnik już musi być jak najbardziej seryjny, tam nie ma dopuszczonych w tej grupie jakichś większych przeróbek, nie możemy zwiększać ilości koni bardzo znacznie. Jedyna przeróbka, jaka jest dozwolona w naszej grupie, no to jest właśnie remap silnika, czyli zmiana komputera sterującego, to może dać w granicach 2-3 koni, ewentualnie układ wydechowy, który jest otwarty, aczkolwiek tak samo z katalizatorem. Następna grupa to jest A-grupa. To są już auta, które mają dopuszczoną dużo większą ilość możliwości modyfikacji, czyli tam właśnie już możliwe są zmiany wałków, zmiany w silniku. One są zdecydowanie mocniejsze, no i z takimi autami mamy problem, żeby już nawiązać walkę. No i w zeszłym roku wprowadzono nową grupę w naszych rajdach, grupa R. No to są auta już bardzo mocno zmodyfikowane, kosztowo no, przewyższają nasze w granicach 2-3 razy przynajmniej. No ale tam już mamy na przykład taki Citroen C2 R2, silnika 1.6 jest wyciśnięte 190 koni. Dla porównania nasze auto ma 2-litrowy motor, no i tylko 170 koni. No i tam w tamtym samochodzie tak samo jest zainstalowana sekwencyjna skrzynia biegów, co umożliwia zmianę praktycznie nie bez zdejmowania ręki z kierownicy. Natomiast u nas jest skrzynia kłowa, co też już jest jakby postępem, jeśli chodzi o to, bo możemy na przykład zmieniać w naszym aucie z biegi bez naciskania sprzęgła. Powiedzcie, skąd zamiłowanie do rajdów samochodowych indywidualnie? Piotrek jako kierowca, Jerzy jako pilot. Przede wszystkim początek ze sportami motorowymi, się zaczęło to wszystko mniej więcej, myślę, z 12 lat temu. Zaczęliśmy jeździć na zawody 1/4 mili, które były w Warszawie, w Łodzi, w Piotrkowie i tam przede wszystkim zaczęliśmy się interesować samochodami. Dopiero właśnie jak Piotrek wziął ślub, okazało się, że jednak chcę spróbować samemu czegoś więcej niż tylko oglądać 1/4 mili i pościgać się najpierw na torach, a później w rajdach. Ja szczerze mówiąc zostałem pociągnięty przez właśnie Piotrka, bo szczerze mówiąc nie planowałem nigdy, że będę uczestniczył w tym aktywnie, więc tym bardziej się cieszę, że tutaj pomyślał o mnie. No i myślę, że bardzo dobrze zrobiliśmy. Tak naprawdę na początku jak zaczynaliśmy, nie braliśmy pod uwagę, że to wszystko tak się rozwinie. Myśleliśmy, że tylko tak amatorsko sobie pojeździmy, ale w miarę jeżdżenia, w miarę dobrych wyników zaczęliśmy coraz bardziej się nastawiać na to, że można spróbować czegoś więcej, czyli bardziej pojeździć w profesjonalnych rajdach.